ciekawostka, dzisiaj taki wiatr, opady śniegu jeszcze do tego, że nawet maty na szyby ludziom powywiewało z samochodów. Trochę wieje. Nie mogę powiedzieć, żeby pogoda była sprzyjająca, ale wyruszam. Na początek nie będę mówił gdzie, bo nie będziecie do końca oglądali. Dzisiaj troszeczkę inaczej niż normalnie. Okazało się, że drogowcy zaskoczyli pogodę i mimo tego, że śniegu dużo napadało, to droga jest elegancka. Zobaczymy, czy dzisiaj coś tutaj będzie, chociaż chyba się nie zapowiada. Puchy wielkie. Jakby wszystko opróżnione, nie tak jak ostatnio. O! Morele. Pomidory. Kurczę, no chyba coś sobie wybiorę jednak. O ja pierniczę. Zobaczcie, tyle pomidorów. Okej. W takim razie do ataku. Śmietniczek drugi. Wezmę kilka. Większość się nie nadaje pomidorów. Jedynie te takie, nie pamiętam, to rzymskie są chyba. Jeszcze z tego jedynie coś można wybrać. No dobra. Pomidorów chyba też już dosyć. Dobra, ostatni. Łapy sobie trochę pobrudziłem. Wiaderko pierwsze towaru jest. A jestem zadowolony, super. Giełda towarowa jest dzisiaj już prawie nieczynna, bo wszyscy wyjechali. Dlatego spokojnie można sobie pogrzewać. Normalnie to przyjechałbym tutaj dużo wcześniej. Mandarynek udało się wygrzebać tutaj tyle. Nie wiem, ile tu jest, no że 2 kilo to tak na spokojnie. Nie wiem, czy jeszcze jakąś tu trafię. A już takie nie bardzo. O, jeszcze jedno. No, niestety hurtownia nie bawi się w przebieranie. Jak zaczynają gnić, to wszystko idzie do kosza. Nie oglądają się. Dobra, na razie wystarczy mandaryneczek. Następna siateczka do bagażnika. Tyle pomidorów. Pomidory i papryki. Pomidory w większości, słuchajcie, zupełnie dobre. Wystarczy tego towaru. Ile tu jest? No to jest 3-4 kilo pomidorów. Te akurat tych zrobi się przecier pomidorowy, który w zasadzie przydaje się do wszystkiego. Ciężkie warunki dzisiaj do objazdu, no ale człowiek z chciwości nawet w takich warunkach sobie grzebie. O kurczę, o co tu chodzi z tymi ogórkami? Wezmę ze 4, no bo po co mi tyle ogórków w sumie? Nie czuję palców. Chyba będę musiał chwilę posiedzieć w samochodzie i się ogrzać. No ja już jestem dzisiaj do fulla. Jeszcze jakąś tam kapustę pekińską dorwałem, cytryny. Ale już jest tak zimno, że nawet powiem wam, że nie chciało mi się filmować. Więc zobaczycie wszystko już u mnie w domu, albo u mamy w domu. Bo chyba najpierw pojadę do niej zostawić ten towar. Mama wie, co z tym się robi. Ja jeszcze takiego doświadczenia nie mam. Trochę więcej papryki niż ostatnio. Gruszki, kiwi nawet się trafiło. Dwie limonki. Grejpfruty. No i tu jeszcze cała siata
pomidorów. Mama już nawet nie chce pomidorów, mówi, że tyle tych pomidorów ma, że ich nie potrzeba. Więc chyba oddam komuś innemu. Oprócz tego jeszcze seler. Tyle papryki udało się wyrwać. Do tego mango. Pomidory. I następna partia owoców. Niektóre takie, wiecie, nadgniłe. Chociaż to akurat nie, to nie jest nadgniłe. Tyle tego wyszło. Tu jeszcze sałata. Kapusta pekińska była, arbuzy. A tutaj ogóreczki. Jak było wczoraj, powiem wam, że owoców najadłem się za wszystkie czasy. Wystarczy mi ich na tydzień w zupełności. Za tydzień znowu akcję powtórzę. A dzisiaj jadę na plac zabaw. Muszę się podbudować trochę, bo już dawno nie znalazłem niczego ciekawego w ziemi. Więc zobaczę, może chociaż kilka złotych z takiego placu uda się wyciągnąć. Na szczęście parkowanie w niedzielę jest o tyle fajne, że za darmo. Płaci się w tym rejonie od poniedziałku do piątku. Jeżeli na placu zabaw nic nie znajdę, to może chociaż tym się podratuję. Żeby siary nie było, to chociaż z 50 groszy muszę znaleźć. Jak nie, to dopiero będzie wstyd. Jakiś jeden sygnałek tutaj mam, zaraz zobaczymy, co to będzie. Bo ziemia niestety troszeczkę zmarznięta. Na szczęście dzisiaj odwilż. Musiała nastąpić szybka wymiana w baterii w GoPro. Jeden grosik. Na dobry początek. A tutaj sygnał 11. Być może, że 20 groszy. Strasznie ciężko się kopie, ale o, efekt jest. Tak jak mówiłem, 20 groszy. Myślałem, że mniej zmarznięta będzie ziemia dzisiaj. Szukam, szukam. A ona tutaj leży. 50 groszy. Super. Druga 50-groszówka. Jest! Jakżeżby inaczej. Trzecia 50-groszóweczka. Bez zbytniego wysiłku jest złotóweczka. No szczerze mówiąc, jak na zimę, to całkiem mi się to wszystko podoba. Baterie od GoPro padają jak muchy. Już włożyłem trzecią w tej chwili. Muszę się pospieszyć, bo miałem jeszcze zaliczyć drugi plac zabaw. A robi się coraz ciemniej. Zmarznąć mi się udało. I o to chodzi. 4,75 znalezione, prawie że zdrapka pokryta. I gra, jadę na drugi plac zabaw. Jestem już na drugim placu zabaw. Jest tutaj jeden grosik jakiś. No tak, drugi grosiczek. Nic specjalnego, ale zabawa jest. No i co my tu mamy? No proszę. Tyle się nakopałem dla żywca. Oj, to już będzie chyba ostatni sygnał. No za chwilę trzecia bateria mi się skończy. Proszę bardzo. Jedna koło drugiej. 3/4 placu przeszedłem, to 70 groszy, a tutaj dwie dwuzłotówki obok siebie. No i super. 2 grosze tylko. Dobra, i tym optymistycznym akcentem będę kończył. Godzina 16:30, ja już troszeczkę przemarzłem, więc zmierzam w kierunku bazy. Kilka drobniaków znalazłem, ale to pokażę wam w domu. Rozgrzewam się herbatą z sokiem z cytryn i z mandarynek. Całkiem niezła. Z kasy wyszło 2, 4, 6, 7, 8, 9 zł.
9 zł 90 groszy. A jeszcze tutaj te drobniaki. 9 zł 95 groszy. Popsuta, uszkodzona wieża Eiffla. Szkoda, że nie cała. Już kiedyś jakąś podobną miałem, ale tamta była kompletna. Kapselek, zrywka. No i to tyle. Muszę sobie podreperować humor. I w zdrabki wygram główną nagrodę oczywiście. No, 21. Dobrze się zaczęło. Oczko. Może to jakiś znak, sygnał. Lipa! Czyli ani w terenie, ani zdrabka. Muszę w złym humorze iść spać. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczcie, jeszcze tutaj są te owoce, których nazbierałem w centrum hurtowym. Trochę już sobie podjadłem, ale jeszcze sporo ich tam mam. Jeszcze raz pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego, przyjaciele. Cześć.